Cześć, twoje zdrowie, witam cię serdecznie. Dziś chciałbym z tobą porozmawiać o tym, jak łatwo ludzie oddają swoją wolność osobistą, jak łatwo oddają swoje życie w ręce czynników zewnętrznych. Nie chcę tutaj gadać o jakichś teoriach spiskowych, super, turbo, ultra agencjach rządowych, które zabierają ci twoje prawa obywatelskie dla twojego bezpieczeństwa i wielu różnych innych takich teorii. Od tego masz internet, możesz sobie poszukać, możesz sobie o tym poczytać. Ja mówię o tych prostszych, bardziej prozaicznych rzeczach, tych, które zabierają ci czas, tym, którym oddajesz swój czas bez najmniejszego przemyślenia, a potem narzekasz, że w życiu nie jest tak, jakbyś chciał. Pierwszy, najprostszy. Piweczko. Ach. Ja w tym roku wypiłem 7 piw. Mamy listopad. Przygotowałem się do Spartana, dużo ćwiczyłem. Nie miałem z tym jakiejś wielkiej potrzeby. Oczywiście byłem też na dwóch weselach, więc można powiedzieć, że wódeczki też trochę pękło, ale to jakoś dużo. Nie mam problemu z alkoholem, zawsze jest u mnie w domu. A to dlatego, że lubię kolekcjonować whisky, ale ostatnio znalazłem w lodówce piwo, które się przeterminowało. Leżało tam sobie od stycznia i już było do wyrzucenia. Natomiast dlaczego o tym wszystkim mówię? Bo oddajesz swoje życie alkoholowi jako nauk. Czy papierosom? Papierosy są, myślę, tutaj świetnym przykładem, bo dużo czasu mojego życia zostało mi zabrane przez to, że byłem nałogowym palaczem. Wypalałem w ostatnim, finalnym momencie do paczki papierosów dziennie. I jak bardzo nie możesz czerpać z życia, kiedy oddajesz swoje życie, swoje decyzje, swoje funkcjonowanie każdego dnia czynnikom zewnętrznym. No bo powiedzmy papierosy, siedzę na jakimś szkoleniu, chcę się zmienić, chcę się czegoś nauczyć i chcę zdobyć wiedzę, umiejętności. I co myślisz, że to robię? Gówno. Po pół godziny siedzę i jedyne co myślę, no jak zaraz nie zapalę, to komuś zrobię krzywdę, no przecież nie wytrzymam. I jak była przerwa, na każdej przerwie na takim szkoleniu doskonale było widać, kto pali. Gwarantuję ci, że gdyby nam mierzono czas na zewnątrz, to część z nas miałoby wyniki olimpijskie, bo było buf, a jak były godziny przerwy, co dwie godziny w jakimś seminarium, to biada temu, kto stał przy drzwiach, mógł wylecieć razem z framugą. Piękne, cudowne. Przecież ja tak naprawdę nie jestem uzależniony od papierosów. Tak, lubię sobie zapalić dymka, ale jeżeli mam, nie zawsze palę papierosa, ale jeżeli nie palę dwie godziny, to potrafię zabić człowieka i startować po drodze, kiedy będę biegł do miejsca, w którym mogę zapalić. Taki prosty, klarowny przykład. Oczywiście to są nałogi. Nałogi też mają podłoże psychiczne, tutaj są pętle. O tym to musiałbym ci całkowicie osobny materiał zrobić, jak ja sobie z tym poradziłem w przypadku papierosów, bo z alkoholem problemu nie miałem. Natomiast papierosy faktycznie byłem uzależniony. Natomiast też, co wiesz z innych materiałów wideo, miałem przygodę z narkotykami, a lubiłem sobie wciągnąć przysłowiową kreseczkę, to było na pierwszym roku studiów, a wydawało mi się wtedy, że będę fajny przez pół roku, a gdzieś miałem dostęp do kokainy, do amfetaminy i też mi się wydawało, że to przecież nic złego, że to całkowicie ludzkie, że każdy sobie może na to pozwolić, że przecież kurde tyle ludzi to robi, dlaczego ja bym nie mógł, aż do pewnego pięknego momentu, aż do momentu, którego kiedyś jednego cudownego studenckiego dnia obudziłem się i pierwszą myślą w mojej głowie już nawet nie był papieros, który zawsze mi towarzyszy. Wyprzedziła go zupełnie inna myśl. Muszę wciągnąć kreskę. Pierwsza rzecz po otwarciu oczu. Ja cały czas sobie mówiłem, że nie jestem uzależniony, że to tylko dla zabawy, że to fun, że to po prostu wtedy lepiej się tańczy, lepiej muzyka wchodzi, alkoholu można więcej pić, różne inne steki bzdur. Natomiast ten moment, ten jeden konkretny, gdzie faktycznie otworzyłem oczy i pierwsze co to wyobrażone, jak sobie sypię kreskę, to był ten moment, w którym wiedziałem, że jestem już na granicy. Na granicy zepsucia sobie całego swojego życia, więc wziąłem cały towar, który jeszcze miałem i spuściłem go w kiblu. Od tamtej pory nie mam z tym nic wspólnego, jestem czysty. Nie mówię ci o tym, żeby ci się pochwalić, bo nałogi, używki to jest taka najbardziej klarowna i przejrzysta rzecz, ale oddajemy swoje życie w ręce innych zewnętrznych czynników. Facebooka, YouTube'a, seriali, leżakowania i patrzenia się w ścianę, siedzenia i nic nie robienia, nie wiem, oglądania telewizji, czy też kiedy student ma najczystsze mieszkanie? W trakcie sesji. Potrafi nawet kafelki siedzeczką do zębów mieć, żeby tylko się nie uczyć. Co zabiera oczywiście mój czas. I dlaczego o tym rozmawiam? Bo wiele osób chciałoby zmienić swoje życie, chciałoby być szczęśliwe, mieć partnera czy partnerkę, nauczyć się lepiej zarządzać czasem, odżywiać, schudnąć, no wiele różnych rzeczy, natomiast kurde, nie mamy na to czasu, bo tak naprawdę zastanów się, ile w takim razie godzin tobie zostaje, takich, gdzie ty świadomie podejmujesz decyzję, a nie oddajesz swojego mózgu, swojego ciała i duszy jakimś zewnętrznym czynnościom, czy też skupiając się na używkach, a jeżeli ich nie masz, to właśnie na takich przyzwyczajeniach typu telewizor, Facebook,
czy inne tego typu kwestie. Nawet czytałem o tym, że jest już taka choroba i to jest choroba cywilizacyjna nieznana wcześniej, gdzie masz wrażenie, nie wiem, czy kiedykolwiek tego doświadczyłeś, że ci drży telefon w kieszeni, po czym się okazuje, że telefon leży na stoliku. Takie dziwne wrażenie, że trzeba po prostu odebrać telefon, mimo że nic tam się nie dzieje, albo co chwilę notoryczne sprawdzanie różnych tych powiadomień, no, tak zwanych notifications w swoim urządzeniu, chroniczne odbieranie poczty, żeby zobaczyć, czy przyszła ważna wiadomość, czy wiele innych takich głupotek, drobnostek, które zabierają ci czas i energię. No nie dziwne, że nie możesz zmienić swojego życia, że nie możesz iść do przodu, jeżeli tak naprawdę włączasz się każdego dnia, otwierasz oczy i sobie po prostu płyniesz. Czujesz się jak pasażer na tym statku, siedzisz sobie tak i wszystko dzieje się tak naprawdę wokół ciebie. Ty masz wpływ na ograniczoną ilość rzeczy. No to jak masz osiągnąć sukces, jak masz zmienić swoje życie, jeśli tak naprawdę tego życia każdego dnia zostaje ci, nie wiem, godzina, dwie, jesteś już zmęczony, trzeba iść spać, i tych zmian nie można wprowadzić. Tak jak mówię, nie byłem święty, ja również potrafiłem oglądać seriale, pić alkohol, brać używki, marzyć, czekać i niczego w swoim życiu nie zmieniać. Natomiast, no umówmy się, nie była to najskuteczniejsza strategia, jaką mogę sobie wyobrazić. Doprowadziła mnie na skraj załamania, ale o tym możesz usłyszeć z innych materiałów. Dziś chciałbym, żeby w tobie zasiać takie drobne ziarenko niepewności, żebyś się zastanowił, czy faktycznie taka sytuacja, taki schemat, gdzie wszystko wokół ciebie idzie obok, jest skuteczna. Ja zauważyłem, że też dalej, mimo tego, że wszyscy już wiedzą, jak papierosy są szkodliwe, dalej na profilowych mamy: jestem myślicielem, jestem fajny, jestem cool. Wiesz co, ja wiesz, jak ja sobie rzuciłem palenie, skojarzyłem sobie, że ta pałeczka to jest taka trochę innego rodzaju pałeczka i zaciąganie zamiast za można zmienić na o. I kiedy sobie tak o tym pomyślałem, że to, co robię każdego dnia 20 razy dziennie, to wcale nie zaciąganie, całkowicie postanowiłem zmienić swoje nawyki, bo nie mam raczej tego typu skłonności, nie tak wygląda moje życie, więc kiedy o tym pomyślałem, kiedy zrobiłem sobie takie skojarzenia w swoim życiu, że wcale nie jestem cool, kiedy to robię, wcale nie jestem kowbojem, wcale nie jestem podrywaczem i męskim mężczyzną, tylko po prostu, no, sam możesz domyślić się, w jaki sposób ja to określam, a bardzo łatwo byłoby rzucić palenie. I też bardzo wiele rzeczy można zmienić, pracując na skojarzeniach, które masz w swojej głowie wytworzone, na skojarzeniach, które pchają cię ku czemu lub pozwalają ci od pewnych kwestii uciec. Dziś natomiast chciałem, żebyś się po prostu zastanowił taką jedną krótką rzecz, czy faktycznie, tak naprawdę jest sens przeżywać kolejne niepowtarzalne dni, kolejne 86 400 sekund na takim kompletnym automacie, oddając się nawykom, oddając się nałogom, oddając się różnego rodzaju rozrywkom. Ja wiem, że to jest łatwe. Ja wiem, że to jest cholernie łatwe. Zresztą ja nawet byłem graczem, ja potrafiłem spędzić po 12 godzin przy komputerze. Teraz była taka sytuacja, że kupiłem PlayStation 4 i jako forma nagrodzenia się za pewne czynności, i ono leżało sporo okres czasu po prostu nawet nieodpakowane, bo potrafił się kontrolować. Tak, fakt, że się napije piweczko i za twoje zdrowie, twoje zdróweczko, nie sprawia, że czuję się z tym w jakikolwiek sposób źle lub w jakikolwiek sposób winny. To jest ludzka rzecz. I fakt, że zagram sobie na komputerze, po przejrzę sobie raz na czas Facebooka, napiję się piwka, w żaden sposób nie wzbudza we mnie poczucia winy, bo ja już to kontroluję. A ty? Przemyśl to sobie. Tymczasem zostawiam cię z tym materiałem wideo. Jeżeli ci się podobało, zasubskrybuj ten kanał, aby móc zobaczyć kolejne odcinki i inne nasze materiały. Daj łapkę w górę, aby większa ilość osób mogła go zobaczyć. Napisz komentarz, zrób share i zobacz inne rzeczy, które dla ciebie przygotowaliśmy. Być może zabierz się do wyzwania, żeby zobaczyć, jaką wiedzę chcemy ci przekazać. A tymczasem miej dzisiaj wspaniały dzień. Trzymaj się, cześć.